Cześć, witam Was serdecznie. Jestem Arek, a Wy jesteście na kanale OneTrip. Dzisiejszy odcinek będzie krótki. Będziemy naprawiali nasze błędy przeszłości. Generalnie, w ostatnim odcinku widzieliście, jak zalewaliśmy nasz zbiornik z dodatkiem płynu Certisil. To jest płyn na bazie tlenków srebra, który uzdatnia nam wodę. Ale niestety to nam nie pomogło. Woda dalej po wlaniu do zbiornika ma taki zapach jeziorka. Więc kupiliśmy specjalistyczny płyn PuraTank do czyszczenia zbiorników. Działa to w ten sposób, że zalewa się zbiornik na 24 godziny i po 24 godzinach po przepłukaniu powinien on się oczyścić z wszystkich tych narośli, które tam nam powstały. Postaramy się dzisiaj otworzyć ten zbiornik, zobaczyć, jak on wygląda w środku. Mam nadzieję, że się nie przerażę. No i zalejemy go sobie. Kolejna rzecz, której nie zrobiliśmy, ostatnio nie wymieniliśmy naszego filtra węglowego i podejrzewam, że to też ma jakiś tam wpływ, ponieważ skoro woda już była zanieczyszczona, zbiornik był zanieczyszczony, to ten filtr tak samo, więc bez wymiany filtra tutaj się nie obędzie. Okej, my się dzisiaj bierzemy za nasz zbiornik, a Was zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, rozbroiliśmy nasz zbiornik, udało nam się dotrzeć do środka, nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie, jak to wygląda. Strasznie. Nie wiem, czy coś widać. Zobaczymy sobie to później, ale jest cały zanieczyszczony. Widzicie, tu paluchem przetarłem. Tak powinien być biały, a jest cały w osadzie. No rok czasu nieczyszczenia. No i taki mamy efekt. Więc bierzemy się teraz za podłączenie wody i spróbujemy to jakoś sobie przepłukać. Udało mi się doprowadzić zbiornik do jako takiego porządku. Nie wygląda to idealnie. Zalejemy teraz tym płynem PuraTank. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Puszczamy teraz całą wodę, wszystko nam spływa. I zaraz będziemy zalewali. Instrukcja od płynu jest napisane, że 50 ml jest na 16 litrów wody. Czyli mamy 95-litrowy zbiornik, więc powinniśmy wlać 50, 100, 300 ml. Więc 300 ml sobie odmierzymy, wlejemy do zbiornika i zalejemy to wodą. Zbiornik mamy zalany, teraz nam pozostało tylko odczekać 24 godziny, ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby oczyścić też instalację. To w instrukcji było napisane, żeby troszeczkę tej wody przepuścić przez krany. Przez kran to musimy sobie w obiegu. Ale to teraz? No teraz. Pompeczkę włączymy. Musi przelecieć trochę. Jeszcze w międzyczasie nie pokazywałem, pompka musi zaciągnąć wodę. W międzyczasie nie pokazywałem Wam tego, ale wyczyściłem też pompkę od wody. Filtr też był calusieńki, zabagniony. Dobra. Przy okazji nam się nasz zbiornik na szarą wodę oczyści. No też jest cały, no bo tam też pewnie porostów od groma. A jak Wy czyścicie zbiorniki? Jest jakiś taki patent? Czy w ogóle czyścicie? Nie, no trzeba chyba, nie? No chyba, śmierdzi. No my się dowiedzieliśmy, że trzeba, bo woda niestety, no śmierdzi. Zaczęła śmierdzić. Dobra, tutaj wodę mamy przepuszczoną. Jeszcze przepuścimy sobie przez nasz drugi kran. Nie zbierze się, bo stoimy trochę pod kątem. No, to zaraz spłynie.
to byśmy mieli załatwione, no i pozostało nam odczekać tylko 24 godziny i zobaczymy, czy to przyniesie rezultat. Człowiek uczy się na błędach, no my nie jakoś, no nie pomyśleliśmy o tym, że trzeba jakoś specjalnie dbać o ten zbiornik, no i takie mamy efekty. Był cały zasyfiony, wyczyściłem go gąbką tyle, ile mogłem. Następnie zalaliśmy tym płynem, odczekamy sobie 24 godziny i zobaczymy, czy to zadziała. Jeżeli nie, to będziemy musieli próbować jakichś innych sposobów. Na razie jeszcze tego filtra węglowego nie zmienialiśmy. Zrobimy to dopiero jak przepuszczymy całą instalację. Wtedy podmienimy sobie ten filtr na nowy. No i powinno to działać. Jeśli nie, to będziemy szukali jakichś innych rozwiązań. A tak swoją drogą, to jeżeli macie jakieś sprawdzone pomysły, jak dbać o taki zbiornik, czy dodajecie jakichś specyfików przy każdym tankowaniu, czy nie, czy czyścicie zbiornik co jakiś czas, jeśli tak, to co ile, to bardzo bym prosił o pozostawienie takich informacji w komentarzach. No my jesteśmy dopiero początkującymi karawaningowcami, więc to wszystko jest dla nas nowe, no i uczymy się na swoich błędach. A czyli to, co w tam poprzednim odcinku jakby odkażaliśmy wody, to nie to było, to był płyn tylko do odkażania wody, ale on nie pomoże nam na zanieczyszczony zbiornik, więc do każdego tankowania po prostu będziemy dodawali tego płynu. On powinien nam pomóc w tym sensie, że po prostu te drobnoustroje, glony i tak dalej nie będą się rozwijały, ponieważ tlenki srebra zabijają to wszystko. Więc dłużej ten zbiornik powinien być, nadawać się do użytkowania. No na pewno co jakiś czas trzeba będzie go czyścić. No u nas też jest problemem to, że no niestety nie mamy na razie warunków, żeby cały czas podróżować na pełen etat, więc ta woda z reguły tak 2-3 tygodnie w zbiorniku była, zanim ją opróżniliśmy, więc to też się przyczyniło do tego, że zbiornik był zabrudzony. Okej. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. W następnym odcinku zobaczycie, czy przyniosło to jakieś efekty, czy nie. Okej, słuchajcie, ja się w takim razie będę z wami żegnał, albo jeszcze nie, jeszcze się z wami nie pożegnam. W przyszłym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak sobie wymyśliliśmy, żeby ten cały nasz bałagan tutaj troszeczkę zmienić. Skrzynki, fajne rozwiązanie, ale nam się niestety nie sprawdza. Potrzebujemy tutaj troszeczkę więcej miejsca, więc cały ten element będziemy wyrzucali, zabudujemy to sobie ścianką, tak żeby szuflady i nasze webasto było odgrodzone. Nie wiem jeszcze, co zrobimy ze zbiornikiem. Najprawdopodobniej tą jedną ściankę tutaj zostawię, bo przyda nam się jedna taka mała przegródka, a tutaj będziemy mieli jedną dużą przestrzeń. Ale to zobaczycie sobie w kolejnym odcinku, no i w kolejnym odcinku zobaczycie też, czy nasze bukanie zbiornika zdało sprawę. Zdało egzamin. Okej, w każdym razie żegnam się z wami, bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek.